Witam serdecznie, kochani. W sezonie na świeżą paprykę warto pokusić się o takie spaghetti właśnie z jej dodatkiem. Bazowe składniki do sosu pomidorowego pozostają te same. Na około 4 porcje potrzeba po jednej sporej papryce czerwonej, żółtej. Możecie oczywiście dać jednakową. I również oczywiście świeże pomidorki. U mnie tutaj takie spore, 3 malinowe pomidory. Paprykę kroję w taką średnią, nie za dużą, nie za małą kostkę, pomidory podobnie, a cebulę siekam tradycyjnie na drobniutko. Podgrzewam tłuszcz na patelni, jakieś 2-3 łyżki, dodaję posiekaną cebulę. Przez chwilę ją zeszklę i zaraz dodam mięso mielone. Mięso mielone może być mieszane. Zużyłam tutaj około 40 deko takiego mięsa mielonego. Oczywiście, jeśli nie chcecie, możecie to mięso pominąć. Powiem Wam szczerze, że również smakuje genialnie. Taka potrawka tylko i wyłącznie na bazie warzyw. Mieszam, podsmażam całość, jak tylko mięso zbieleje. Zaraz dodam posiekaną paprykę, ją pierwszą, ponieważ ona dłużej dochodzi. Z pomidorami troszkę poczekam, bo one mogą blokować właśnie to, żeby ta papryka nam szybko zmiękła. W trakcie można już nieco przyprawić szczyptą soli. Kiedy papryka tylko nieco zmięknie, dodaję pokrojone pomidory. W międzyczasie też nastawiam gotowanie makaronu. Gotuję tradycyjnie w osolonej wodzie według przepisu na opakowaniu. W trakcie dodaję także przyprawy, głównie suszone, przede wszystkim bazylię suszoną tak sporo, jedną łyżeczkę co najmniej. Do tego daję też troszeczkę papryki ostrej i słodkiej, też mielonej. Dodaję też jedną lub dwie łyżeczki cukru. Potem jeszcze, jeśli będzie potrzeba, dodam go ciut więcej. Dobrze też jest wzmocnić taki sos, żeby nie trzeba było go zagęszczać niczym koncentratem pomidorowym. On tak fajnie jeszcze da nutę kwasowości. Dwie łyżki powinny tutaj załatwić sprawę. Wiadomo, że sporo nam tego płynu odparuje, więc możecie się poratować taką wodą z gotowania makaronu. A jeśli i nie macie, bo może macie kluski na przykład z wczorajszego dnia, wtedy wystarczy dodać po prostu wody. W moich rejonach centralnej Polski często na makaron mówi się kluski, więc proszę się tym nie przejmować. Chodziło mi oczywiście o makaron. W dobrym sosie pomidorowym musi być trochę czosnku, przynajmniej jeden ząbek trzeba zetrzeć. Ale to już pod sam koniec, żeby siła tego smaku i działanie tego czosnku było skuteczne. Polecam to pyszne danie, zwłaszcza w sezonie na świeżą paprykę i pomidory. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich cieplutko, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.